Siemano, witam was, z tej strony Nesko. Dzisiaj witam was w 7 Days to Die, tak, serii, którą chcieliście, którą wyrosowaliście na Facebooku, ale jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze trochę potrwa te głosowanie całe, więc ciągle możecie głosować, link macie w opisie. Jest to seria, którą nie wiem, czy będę prowadził dokładnie całą taką serię, typu, nie wiem, 20 odcinków, 10 odcinków, tylko może na początek 5 odcinków. Jeżeli seria się przyjmie, to będziemy grali dalej, zobaczymy. Jeżeli się seria się przyjmie, to też będę nagrywał z kolejnych alf, takie jakby update'y, jak to robię z Prison Architect na przykład, prawda? Zaczniemy sobie nową grę, mam już sporo światów, więc zaczniemy nowy świat. Zaczniemy sobie na przykład Neskotolandia, jak jestem fajny, szkoda, tylko jeden świat jest, no. Ach, szkoda, no ale no co ja tu mogę dużo poradzić? Nic nie mogę na to poradzić, no trochę szkoda. Naprawdę szkoda. Trochę krzywo stoi kamera, więc będzie krzywo moja buzia na tym, na tym filmiku, ale trudno się mówi. I jeszcze słyszałem włosy, cholera. Się przestawiło mi, cała gra się przestawiła. Nieładnie, gro. Oj, nieładnie, gro, czekajcie, bo nagrywam aktualnie trochę z innym takim jakby modem do nagrywania, albo nie wiem, jak to może nazwać. I muszę się bawić teraz z ustawieniem tego wszystkiego. Ty w dupę, no niefajnie. Czekajcie, włączę i wyłączę nagrywanie. Na 3, 2, 1. O, no i dobra, jesteśmy z powrotem, możemy grać. Jesteśmy na pustkowiu, gdzie jest samochód? Dobrze, ale... Nie, jest amunicja, dobra, to przynajmniej dobrze, że mamy broń jakąś. A ty masz coś, ziomek? Ty nie masz nic, no niestety, czekajcie, muszę zmniejszyć czułość myszki. O! Już sporo dobrych itemów mamy, mamy broń, to jest chyba najważniejsze, prawda? Że mamy broń i to jest coś, bo na początku broń to trudno jest ogólnie znaleźć. Dobrze, że mi się udało, naprawdę. Co ja tak wysoko skaczę, kurde? Podejrzane. Ty, a jak wiecie, gra przypomina z ogóły Minecrafta, więc... Jest śmiesznie. Tak, tu jest teren skażony niestety, więc tam nie możemy przejść, ale wydaje mi się, że tam jest... Nie, tam już nic nie prowadzi, tak dookoła tak biegnie taki teren skażony, do którego nie można po prostu wejść. Pójdziemy sobie w takim razie w tamtą stronę, żeby dojść tam do tego, nie wiem, czy to jest pole, czy to jest... Co to chyba domki są po prostu, takie jakby małe miasteczko z domkami. I tam będziemy musieli się modlić, żeby znaleźć jakieś fajne itemki, typu jakiś inny pistolet, jakaś pałka, jakieś drewno. O, właśnie, drewno. Wezmę sobie teraz na początek drewno. O. O, szty w dupę. Duże drzewo, kurde! Jezu, jakie wielkie było to drzewo! Niestety, zombie słyszą to, co ja tutaj narzabiałem. Co może nie jest zbytnio dobre? Fuck! Dobra, uciekamy. Tak, to my się bawić nie będziemy. Oj, tak, to my się bawić nie będziemy, zombiaki, kurde. Ja myślałem, że wy jesteście przyjazne, zombie, a nie. Nie, to nie to samo, co kurde w DayZ albo WarZ albo w innych grach, kurde, nie. Tutaj to one są zabójcze normalnie, nie? One biją na hita, oczywiście nagrywam z kamerką, bo tak chcieliście przynajmniej. Tak chcieliście. No tak powiedzieć, tak ktoś napisał w komentarzu. No, graj 7 Days to Die, ale z kamerką, bo jest fajnie, o. No to nagrywam, prawda? Woda, genialnie, Jezu, wystraszy. Zawsze mnie tutaj jakiś taki dźwięk, który nie ma wspólnego z zombie, mnie wystraszy. Typu, nie wiem, oddychanie tej bohaterki, bohatera, albo zapinanie plecaka, co już dobrze chwilkę było, naprawdę, to jest śmieszne po prostu. Mnie to naprawdę bawi, że takie coś mnie umie przestraszyć. Jak dobrze, że ja nie miewam snów i jakoś nie mam żadnych koszmarów. Co mnie, no, cieszy nawet. Czy to był królik? Nie. Już myślałem. Tak, bym zebrał, kurde, królika, zjadł go na obiad i byłoby git. Oh yeah. Jak się to robi, kurde, mam 20 drewna. Na co nam to starczy? Starczy nam to na zrobienie... Na pewno starczy nam to na zrobienie patyków. Musimy zebrać jakiś materiał, żeby zrobić sobie pochodnie, żeby była na noc jakieś coś. Musimy zebrać dużo metalu. Metal się nam przyda, żeby zrobić siekierkę i żeby zrobić... Łopaty na przykład, łopatą wykopiemy sobie jakiś taki dół, żeby obstawić jakiś tam dom dookoła. Tak jak to widzieliście w tutorialu, tak spróbuję zrobić, żeby się trochę poobraniać. Czekajcie, bo tu jest cień ogólnie, oni są bardzo silni na cieniu. Znaczy ogólnie są silniejsi niż no wiecie, niż normalnie. No i dobra, mamy dom i to mnie cieszy, mamy sporo domów i tak właśnie ma być. Że ma być ich sporo, które jest 10 godzina w grze. Dobrze.
O, materiał. No i proszę, już mamy 8 pochodni. Bo chyba... Genialny dźwięk. Ja kocham ten dźwięk, jak na przykład spada jakaś firanka albo coś i wtedy taki dźwięk jest. To jest, nie, coś genialnego, naprawdę. Trochę to przesadzone jest. Seryjnie, to jest trochę przesadzone. Mógłby być normalny dźwięk typu, no, spadające firanki, który, no, w sumie to dźwięku nie wydobywa tak naprawdę. Jaki dźwięk wydobywa spadająca firanka? Żaden, naprawdę. Dobra, już mamy dużo tego metalu. Starczy nam chyba na zrobienie paru sztabek żelaza. Okej. Okay. Dobrze, że mamy ogólnie jakąś tutaj... jak to się nazywa? Jakąś broń, bo jeżeli wbiegnę tutaj do domu, to na pewno tak się stanie. To będziemy mogli się jakoś obronić, a tak to byśmy nie mogli się obronić. A właśnie już się dobijają do drzwi. Dawaj. Ogólnie już raz nagrywałem z tego odcinek, ale nagrałem eksperymentalny, jak ja to wtedy nazywałem, co mi kompletnie nie wyszło, ponieważ jak nagrałem, to okazało się, że kamera, głos nie zgadza się kompletnie z grą. Co mi, no, nie przypasowało, szczerze mówiąc, bo tak miało nie być. Mam nadzieję, że tym razem jak nagram, to będzie wszystko ok i że nie będę miał problemów z upublikowaniem tego, mogę tak powiedzieć. Że będzie wszystko normalnie wyglądało i że nie będę musiał się bawić jakoś z tymi wszystkimi tam rzeczami. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Że po prostu z łatwizną było można wszystko sobie zrenderować, uploadować i tak dalej, i tak dalej. Dobra. 33 naboje do tego mamy. Do naszego shotguna to trochę mało. Woda się przyda, zawsze woda się przydaje. Ale bez przesady z tą wodą, naprawdę. Okej. Okay. Póki co nic nas jeszcze nie zaskoczyło, idziemy na górę, chciałem iść. Tak powiedziała, o jak powiedziała, o. Straszne. Przestraszyła się chyba czegoś, o, jaka biedna. Latarka, a w sumie nie, latarka mi się przyda, wiecie, bo jeżeli będzie ciemno, naprawdę ciemno, to wtedy będę miał... latarkę, żeby oświetlić sobie drogę, prawda? Idziemy na górę. Jeśli dobijały chyba z obydwu stron, no, ale mam shotguna, mnie nic, kurde, mi nic nie grozi. O, to nam się przyda. Na łóżko, na śpiwór na przykład, żeby zrobić sobie spawn point, prawda? Wszystko się zawsze przydaje. Painkillers, to jak nas zaatakują, też się bardzo nam przyda. Okej, okay, teraz musimy uważać, bo one mogą już tutaj być. O! Wyjedziałem! Ciśniemy, okej! Okay. Uciekłem. O, to nawet nie zdążyłem mnie zaatakować. Co ty przeładowywujesz tyle, ziom? Chyba trochę błąd zrobili z tym przeładowywaniem tutaj. Bo przeładowywuję trochę za dużo niż powinien tak naprawdę. Powinien przeładować 3 razy, a przeładowywuję 8 razy i do tego amunicja znika. Co nie jest fajne. Bo na pewno nikomu by się takie coś nie przydało. Teraz patrzcie. Widzicie? I przeładowuję. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, już nie musisz przeładowywać. Ale użył tylko... Oś ty w dupę! O ja pierdziu! Wystraszył mnie. Ale skąd on się tutaj wziął? O, drobina na górę. Wejdźmy. Tu jest strych. To było dobre. No, jest nawet piwnica. To mógłbym wziąć do zostawienia, ale nie, wolę nie ryzykować, wiecie, to takie coś to... Takie coś to praktycznie nic nie daje. Musimy... Mamy drewno, mamy wszystko, co nam w sumie jest potrzebne do zrobienia tego, co chciałem zrobić, czyli do zrobienia siekierki, więc za chwilę się tym zajmiemy. Jak tylko znajdę jakieś porządne miejsce, gdzie mógłbym się na chwilę zatrzymać. Wtedy spróbuję tak na szybko zrobić to, co... O, dobrze jest. To co chcę zrobić. Dobra, zatrzymamy się na chwilę w tym domu. Który jest oczywiście trochę zastawiony. Cholera, jak on jest zastawiony. Musimy wejść od tyłu. Czy tutaj są jakieś zombiaki od tyłu? Nie ma. Dobra, jak będą się dobijali, to będę słyszał. To jest najważniejsze. Jeszcze możemy zejść na wszelki wypadek do piwnicy. Woda, weźmiemy wodę. No i dobra, zróbmy to co ja chciałem zrobić. Czyli zróbmy metal. Dużo metalu.
Żeby po prostu tak, o i tyle. 5, może być 5. 6. Teraz zróbmy drewienko, bo mamy, to możemy zrobić. Zrobimy z 10 powiedzmy. To przerobimy na plywood, a to przerobimy na sticks. 320, jest ok. Teraz zrobimy sobie siekierkę, która robi się tak o. Nie, nie tak. Tak się robi siekierkę bez tego? Tak o, tak, tak się robi siekierkę, dobra. Mamy jedną z potrzebnych rzeczy, mam jeszcze łopatę, muszę zrobić. Łopatę z tego, co wiem, robi się jakoś tak dziwacznie. Czyli jakoś chyba tak. Nie, to chyba nie tak było, to chyba gdzieś jakoś tak... A, tutaj muszą być jeszcze dwa, czyli dwóch mi brakuje. Czekajcie, to zróbmy sobie jeszcze dwa. Przecież wiem, że możesz jeszcze jednego zrobić, okej. I teraz zróbmy łopatę, raz, dwa, trzy, cztery, zrobię cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie. Gdzie jest tutaj to? A, tak się robi łopaty, dobra, na drugą stronę trzeba to przewrócić, okej. To nie powinno być, szczerze mówiąc, znaczenia, no ale jak widać ma znaczenie. Broń mamy, amunicję mamy, wezmę sobie trochę więcej amunicji na ten, no. No i dobra, teraz możemy cisnąć. Zaraz wykombinuję. Wiem, że z patyków robi ogólnie obronę. Chodzi mi teraz o... No wiecie, o co mi chodzi. No, o wszystko. Wszystko praktycznie. Wejdźmy sobie do tego domu. Tam się obstawimy jakoś. Wykopiemy sobie dookoła jakiś taki rowek, gdzie po prostu nie będą mieli jak przejść i tyle. Czyli tak. Chociaż... No dobra, nie. W sumie jest okej. Tylko boję się, że one mogą mnie tutaj od tyłu jakoś zajść albo coś. Idzie tam chyba jeden. Dobra. Walić to! Jak mnie zaskoczy, to się mówi trudno. One to są w ogóle teraz wolne, więc... Walić to. Naprawdę nie przejdą przez mur. To jest akurat wiadome. Jeżeli zastanawiam was... O! Okej, zaraz mam mało czasu, ponieważ one inne wszystkie usłyszały to. Muszę się napić wody, wtedy będę szybciej kopał. Na pewno będę szybciej kopał. Jeszcze ktoś mi na dotyk pisze na tym. Na Skype'ie. Dobra. Rozwalę tych... dwójkę zombie. Okej. Przeładuj ziom i patyki, jak się robiło patyki, które to było, to będzie campfire, torch, turn pink, torch, kurde, aha, wiem, muszę zrobić sharpen stick i teraz mogę to zrobić w takim razie, dobra, co zrobiłem, wyrzuciłem broń, na ku się wyrzuca broń, dobrze wiedzieć, znaczy ogólnie się wyrzuca itemki, okej. Jak to się kurde robiło? Gdzie to może być? Wooden spikes. Okej, o to mi właśnie chodziło. Tak się to robi. No i właśnie ja to właśnie chciałem zrobić, czyli muszę zrobić tego więcej. Okej. Dajemy to tutaj. Jakby one chodziły ciszej, to by kurde nie było takiego problemu, żebym się bał albo coś. Co one mi tam rozwalają? Nie gadaj, że rozwalają mi już domy, którego nawet jeszcze nie zrobiłem. Okej. Czyli w sumie tutaj mamy już trochę zastawione, jakby nie patrzcie. Tutaj wiemy, że nie przejdą. Okej, siema ziom. Okej. Tutaj musimy zostawić tylko troszeczkę. Cholera! Bez przesady, zombiaki, bez przesady. Dobra, kopmy, bo nie zdążymy nic wykopać. Musimy kopać to naprawdę dookoła. No kurde. Gorsze jest to, że one to słyszą i wiedzą, że to ja tutaj atakuję przecież, no. Czekajcie, ja się napiję wody. Żebym miał pewność, że szybciej będę kopał. Okej. Łopata. Być
Lecicie jest o wiele szybciej. Już się zawala, nie wiadomo co, to chyba trawa normalnie była. Nie, to nie była trawa, to był chyba krzak. No, to krzak się zapada. Jakby tak krzaki się zapadały w rzeczywistości, to cholera, ojej, co by tutaj było? Okej, rozwalmy tego, o. I rozwalmy tego, o. I tam jeszcze idzie, ale tego to za chwilę będziemy mogli rozwalić. Nie, tego nie będę rozwalał. Chociaż szczerze mówiąc, powinienem to rozwalić też, bo to może być taki jakby ten, gdzie oni mogą przejść po prostu. Co nie byłoby chyba zbytnio miłe, prawda? Idzie, chyba się wystraszył. A nie, nie wystraszył się. Dobra, póki co jest ok, nikogo nie ma. Ależ się zawala, skurkowaństwo. Niesamowite po prostu, niesamowite. Okej, idzie. Hello, baby. Okej. Reload, man, reload. Co się stanie, jeżeli ja zrobię tak? A, ciągle będę przeładowywał, fajnie wiedzieć. Dobra, słyszę, że więcej ich tam idzie, ale dam radę chyba wykopać. Oczywiście te kolce będą nam się zużywały, co nie jest może zbytnio fajne. No ale jednak, no, trzeba jakoś się obronić, prawda? No nie da się powiedzieć, że nie. Może zrobię tutaj tak na 3, żeby nie było potem, że one się jakoś przebiegną tutaj. Tak o, powiedzmy, co nie. I tak samo tutaj o. I zamontuję tutaj też większe kolce, ale do tego muszę mieć więcej drewna, normalnego drewna. Znaczy, no, w sumie to nienormalnego. Będzie już wtedy jako drzewo normalne. Tak szczerze mówiąc. Dawaj, 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 ziom. Okej, musimy zrobić tego trochę więcej. Mamy tego więcej i dobrze. Nie to, nie to. To. Fakt, nie używaliłem. No. Okej, mam. Idą gdzieś od tej tamtej strony, idą, dobra. Trochę im zajmie dojście. Od tej strony chyba też idzie, ty mi nie przeszkadzaj teraz, ziom. Dzięki. Tutaj chyba gdzieś jeszcze jeden szedł? Nie. A już niedługo będzie noc, cholera. Muszę się streszczać. Okej, tylko żebym teraz w to nie wpadł przypadkiem. Bo nie będzie miło, bardzo będzie niemiło wtedy. Fast, 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 fast. Okej. Okej, teraz jest powiedzmy, że git. Jeszcze mogę tutaj coś zostawić. A, ginął. Okej, okay, już więcej nie mam. Jeszcze mógłbym zostawić okna, bo przez okna chyba też mogą wejść, tak mi się wydaje, wiecie. Czekajcie, wezmę jeszcze, zrobię parę tych kolców. A, już nie mam tego. Na 9 mi tylko starczy. No dobra, może być, może... Tyle co ten, to mi może wystarczy. Tak o, tędy wiem, że może już chyba nie przejdą. Więc jeszcze postawię tutaj o coś po tej stronie. O, dobra. Jesteśmy, powiedzmy, że jakoś obstawieni. I miejmy nadzieję, że naprawdę oni się tutaj nie przedrą, bo ja bym tego naprawdę nie chciał. Jeszcze mogę zrobić parę tych patyków. Ogólnie to jest jeszcze, mam sharpened stick, ale to jest niewystarczająco dużo. Zrobię tak. Zrobię tak. I zrobię tak. Dobra. Powinno wystarczyć. To skoro mam jeszcze tego trochę, to dorobię to
Ogólnie robiłem to przy oknach, szczerze mówiąc. Ale nie, szczerze mówiąc nie, wolę nie. Bo inaczej może być nie za fajnie kiedyś. No i dobra, wiecie co? Noc przetrwamy sobie w następnym odcinku, a ja tymczasem się z wami żegnam, więc na razie, cześć i pa!